Pole namiotowe z prawdziwego zdarzenia powstaje w Olecku. Prace zakończyć się mają do końca sierpnia. Inwestycja to jeden z efektów współpracy Olecka i Kozłowej Rudy z Litwy. Pole namiotowe powstaje pomiędzy stadionem miejskim a jeziorem. Projekt opiewa na kwotę 800 tysięcy złotych, z czego część pochodzi z funduszy unijnych. Jak powiedział Radiu 5 Wacław Olszewski, burmistrz Olecka, w mieście do tej pory nie było takiego miejsca przygotowanego dla turystów. Nie mieliśmy takiego z prawdziwego zdarzenia pola namiotowego. A wiemy, że miasto jest położone nad jeziorem i powinniśmy turystom również zaoferować pole namiotowe. Udało się właśnie napisać nam taki wniosek do programu Litwa Polska właśnie z Kozłą Rudą i realizujemy to zadanie inwestycyjne. Prace przy budowie pola namiotowego już dobiegają końca. Będzie to pole biwakowe na 60 namiotów wraz z budynkiem socjalno-sanitarnym z kuchnią dostępną dla gości oraz recepcją. Pole będzie ogrodzone, oświetlone i położone w pięknym miejscu, opowiada burmistrz. Jest to taki piękny budynek socjalny, w którym będą łazienki, latryski, będzie kuchnia, będzie gdzie powiedzmy posiedzieć, piękny taras. Pole to będzie w całości ogrodzone, oświetlone, także naprawdę z prawdziwego zdarzenia, bardzo pięknie położone, bo ono jest położone w mieście, a jednocześnie jakby na uboczu, bo to jest w parku między stadionem miejskim a plażą miejską. Także bardzo ładne miejsce, wszędzie blisko i myślę, że to tylko i wyłącznie z dobrocią dla naszych turystów.